VIP. Rozmawiają Wojtasik i Piwowarski. Witamy Was bardzo serdecznie po majówce. Wszyscy są wypoczęci, opaleni, najedzeni kiełbasą. Ja myślę, że wszyscy są zmęczeni na kacu, ale mam nadzieję, że się mylę. Chociaż może nie. Racja, bo to juwenalia przecież już się skończą niestety u nas, ale zaczynałem się na Politechnice, więc zabawa ciągle trwa. Nic nie stracone, jeśli jeszcze się nie nabawiliście, to wszystko przed wami. Witają Was Łukasz Piłowarski, Adrian Wojtasik, bo się nie przedstawiliśmy. Tak, Adrian Wojtasik. Witamy w VIP-ie, bo też tego nie powiedzieliśmy. Jest godzina 20, jak zawsze, niedziela. Naszym gościem dzisiaj będzie pan dr Jarosław Sułkowski z Wydziału Prawa i Administracji, konstytucjonalista. I to właśnie o konstytucji dzisiaj porozmawiamy, ale zanim to nastąpi, to musicie jeszcze troszeczkę muzyki posłuchać. Rozmowa z VIP-em. Witamy naszego dzisiejszego gościa, pana doktora Jarosława Sułkowskiego z Wydziału Prawa i Administracji. Witam serdecznie. Chciałoby się powiedzieć buenas noches, senior Sułkowski. Dobry wieczór, dobry wieczór. O hiszpańskim języku jeszcze porozmawiamy, ale najpierw powinniście przesłuchać Mateusza Stengelta i jego inspektora Stengelta, bo dowiedział się kilku ciekawych rzeczy. Dalej kiełbasa gadżeta. Zaraz, jaka kiełbasa? Przecież jest już po majówce. Dania z grilla znów trzeba zamienić na mikrofon. A zatem witam wszystkich wielbicieli inspektora. Nie mam wątpliwości, że jest was cały ogrom po długim weekendzie. Dziś VIP-em jest dr Jarosław Sułkowski Iwel, TGW. Co ma wspólnego z szybkimi pociągami? Posłuchajcie sami. Chyba praca doktora Sułkowskiego, praca w Trybunale Konstytucyjnym, a wcześniej w Kancelarii Prezydenta, pozwala doktorowi Sułkowskiemu spojrzeć na przepisy Konstytucji, przepisy ustaw w taki sposób, jaki ja na przykład nie potrafię często spojrzeć, po prostu dlatego, że doktor Jarosław Sułkowski ma sporą już praktykę. No poza tym jest człowiekiem naprawdę bardzo bystrym, inteligentnym człowiekiem, bardzo oczytanym, no i bardzo, można powiedzieć, szybko pracującym. Jeżeli chodzi o mnie, no to najwyżej mi się porówna co najwyżej do pociągu pośpiesznego i to raczej na remontowanej trasie, jakiejś w Polsce kolejowej. Jeżeli chodzi o doktora Jarosława Sułkowskiego, to szybkość jego myśli, szybkość formułowania według niego opinii, to ja bym porównał jednak chyba do... Raczej no do francuskiego TGW. Witold Brodziński, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Zna języki obce, z tego co wiem, to angielski. Zakochał się chyba rok temu, półtora roku temu w nauce języka hiszpańskiego, w czym też czyni tam spore postępy. Jedno co mnie martwi, to jest to człowiek potwornie zagoniony. Ma sporo obowiązków mężem, jest ojcem dwóch synów, z których jest bardzo dumny, bo u mnie jako jego kolegi, no to może budzić niepokój. Czy organizm podoła temu wszystkiemu? Ja rzadko z takimi umysłami się spotykam. Wróżę mu dużą przyszłość. Tam do licha przydałby się taki błyskawiczny umysł na najbliższą sesję, nie? Pomyśleć, że ja czasem mam problemy z przygotowaniem się do jednych zajęć. A czemu jeszcze na co dzień podołuje organizm doktora? Teraz Sułkowskiego znam jeszcze ze studiów, ponieważ prowadził ćwiczenia, w których ja uczestniczyłam na studiach. Zapamiętałam go jako surowego wykładowcę, wymagającego, ale jednocześnie bardzo dobrze przekazywał wiedzę i był bardzo pomocny. Natomiast teraz znamy się jak tutaj koledzy z Katedry Prawa Konstytucyjnego. Jest świetnym dydaktykiem, to na pewno studenci zauważyli. No myślę, że naprawdę chwali się bardzo mieć takiego znajomego w katedrze, na którego można zawsze liczyć. Patrycja Wrocławska, jestem doktorantką w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego Porównawczego. No na pewno bardzo duże poczucie humoru wyróżnia doktora Sułkowskiego. Zawsze stara się w jakiś ciekawy sposób opowiedzieć na przykładach z orzecznictwa zarówno sądów polskich, jak i
jak i sądów europejskich, także ta teoria przekazywana przez niego jest w taki bardzo przejrzysty, przystępny sposób. Na pewno lubi pracować, ale lubi też spędzać dużo czasu ze swoimi dziećmi, ze swoimi synami. Pozdrawiam go przy okazji. Ja również pana pozdrawiam. Może zapamięta pan moje nazwisko i da mi jakąś dobrą radę, jak się spotkamy. Myślę, że żaden student taką nie pogardzi. Przede wszystkim roześmiany i przesympatyczny, służący zawsze dobrą radą, dobrym słowem, dodający zawsze otuchy, kiedy jest tego potrzeba. Magister Anna Dąbska, doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od studentów słyszałam, że jest to jeden z niewielu pracowników wydziału, który stara się zapamiętać imiona i nazwiska swoich studentów. Daje dużo uwag konkretnych, nie leje nigdy wody. Nie leje wody i prowadzi zajęcia tak, że potem nie trzeba się uczyć. Wykładowca doskonały? Przyszedł czas na wypowiedzi studentów. Bardzo się wczuwa w to, co mówi. Mam mnóstwo przykładów, ale takich, dzięki którym się zapamiętuje. Nie trzeba się później uczyć. Jest bardzo otwarty. Dużo było śmiechu. Jest bardzo w porządku. Przyjemny, miły, sympatyczny. Chodziłem do klasy prawniczej w 21 LO i on prowadził u nas zajęcia, takie kółko prawnicze. To było bardzo, bardzo pouczające i bardzo takie, powiedziałbym, sympatyczne przeżycie. Później to się potwierdziło też tutaj. Znaczy, on ma pewne zasady, których nie łamie, natomiast tak jest bardzo przyjazny. Generalnie nie lubi lizusów. Chodziliśmy zawsze na jakieś tam herbatę, czy takiego fotoku, tych zajęciach, tak, prywatnie. Tak. My wtedy byliśmy gnojkami, ale bardzo się podobało, że właśnie ktoś nas tak bardzo po partnersku traktuje. Jak usłyszeliście, okazuje się, że z doktorem można nawet pójść na herbaty. O ile znajdzie chwilę czasu. W każdym razie, po raz kolejny miałem zaszczyt przygotowywać materiał o niebagatelnej osobistości. Tradycyjnie już na koniec życzę wam i sobie jak najwięcej takich wykładowców. Bez odbioru. Pracował pan w kancelarii prezydenta. Na czym polega praca tam i czym się różni ona od pracy w Trybunale Konstytucyjnym? Jest zupełnie inna. Była zupełnie inna niż praca w Trybunale Konstytucyjnym. W kancelarii prezydenta pracowałem w Biurze Prawa i Ustroju i to było biuro, które po części zajmowało się, jak każde biuro prawne, rzeczami wszelkimi, bo jest taka urzędowa zasada, że jak nie wiadomo, gdzie sprawę posłać, to trzeba posłać do biura prawnego, ale w części też zajmowała się obsługą taką ustrojową prezydenta. Są liczne obowiązki konstytucyjne głowy państwa i zarządzanie wyborów, nie wiem, przy powoływaniu rządu, różne obowiązki, które trzeba było prezydentowi przygotować, różne materiały, oczywiście wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, weto, jeśli prezydent decydował się na zawetowanie ustawy, także przy tym pracowałem. Naprawdę myśli pan tak szybko jak te drzewa? Ja kiedyś powiedziałem na wykładzie i to jest niestety prawda, ja w życiu wszystko robię szybko. I to zresztą cała anegdota wokół tego powstała, bo rzeczywiście jakaś studentka zareagowała w taki sposób, tak, wszystko pan robi, wszystko. I no, obśmiali się studenci, ale naprawdę ja w pracy nie umiem wolno, ja muszę na najwyższych obrotach. Ale to dobrze? Wszystko robi pan dokładnie, mimo tej szybkości, czy to... Nie, myślę, że nie. Tutaj kolega Brodziński, ja bardzo dziękuję za te pochlebne opinie, ale myślę, że trochę przeszacował. Nie da się robić wszystkiego szybko i jeszcze do tego dobrze. Staram się robić dobrze, ale no, prędkość oznacza, że się wkradają pomyłki. Ale usłyszeliśmy też, że ma pan tej pracy tak dużo, że może po prostu nie da się inaczej niż szybko. Nie wiem. Znaczy, ja mam rzeczywiście dużo pracy, ale lubię pracować. I jakbym dzisiaj ktoś powiedział mi, że ma dla mnie propozycję czwartego etatu, czy tam następnego jakiegoś, to ja bym ją przyjął. Jeśli by to nie pozostawało w kolizji z moimi obowiązkami, to bym przyjął na pewno. Ja po prostu kocham pracować. To może chce pan jakąś audycję poprowadzić w radiu? Nie, chyba nie. Jest pan surowy, ale wszyscy pana lubią. Jak to możliwe? Nie wiem, znaczy ja z rezerwą podchodzę do takich opinii. Nie wiem, czy jestem surowy, tego nie umiem ocenić. Studenci na pierwszym roku się, ponieważ nasz przedmiot jest na pierwszym roku wykładany, oni się z reguły boją, nie znają świata akademickiego i może dlatego też patrzą na mnie przez pryzmat tego lęku na początku. Natomiast ja wciąż traktuję to jako komplement. Wiem, że chodzi o mnie opinia, że mam ADHD i przyznaję się rzeczywiście w
wrodzone ADHD mam. Może ta prędkość powoduje jakiś stres dodatkowy. Nie wiem, ale nie martwi mnie to zupełnie. Słyszeliśmy, że podaje pan bardzo wiele przykładów, na przykład różnych kazusów sądowych. Czy są jakieś zabawne albo szczególnie interesujące, o których mógłby nam pan teraz powiedzieć? Coś, z czym sąd sobie nie mógł poradzić, a było dosyć śmieszną sytuacją na przykład. Co do sądu, to nie przychodzi mi nic do głowy, ale rzeczywiście staram się bardzo dużo podawać kazusów, bo sam pamiętam, jak studiowałem, nie znosiłem wykładów w formie, żeby nikogo nie urazić, ale mszy, tak? Że ktoś wychodzi, bierze mikrofon, 90 minut przemawia jednotonnym, jednobrzmiącym głosem i bez kontaktu z człowiekiem wychodzi, więc ja od początku pracy zawodowej zwalczałem taki sposób prowadzenia zajęć, stąd te liczne przykłady. Ja nie wiem, czy to będzie śmieszne, co powiem, ale niedawno w mojej pracy był taki przypadek, że skarżący pan prowadził kantor, a wcześniej został skazany prawomocnie wyrokiem sądu karnego za znęcanie się nad żoną, ponieważ prowadził kantor i posiadał broń. To po tym skazaniu go została mu ta broń odebrana, no ponieważ nie dawał rękojmi, że będzie mógł tą bronią posługiwać się w przyszłości należycie, prawda? I taki obywatel skarżył się do Trybunału Konstytucyjnego, że naruszono jego prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w tym kantorze, bo on się tylko wtedy czuł bezpiecznie, jak miał broń. No to się ocierało absurd, prawda? Można się z tego pośmiać, ale nie mam jakiegoś takiego kapelusza super powalającego na nogi przykładu. Naprawdę lubi pan sobie tak żartować na co dzień? Jest pan tak zabawny? No. Nie wiem, czy jestem zabawny, zaraz uwielbiam żartować. No to słuchamy. nie na zawołanie, to tak się nie da. Bardzo lubię, zwłaszcza na zajęciach w... No nie wiem, nie ma zdania jakiejś sytuacji, którą nie można okrasić złośliwym komentarzem i staram się to po prostu robić. No wtedy jest lepiej. Śmiech wydłuża życie. No to my czekamy tak, w takim razie na taki komentarz w trakcie audycji. W trakcie audycji uda. Zapamiętuje pan imiona. Trudno jest to zrobić. Bardzo wielu ma pan studentów. Ja bym tutaj dementi jednak zgłosił co do tego pamiętania imion. Staram się to robić. Staram się rzeczywiście mówić, pamiętać te imiona, bo to jest też forma szacunku chyba dla studenta, ale nie da się tego zrobić. Przy takim systemie, jakim mamy edukacji, kiedy każdy goni w piętkę za zajęciami i tych studentów jest jednak na całe szczęście wciąż bardzo wielu. Nie da się zapamiętać wszystkich, ale staram się. Staram się rzeczywiście to robić. Chociaż myślę, że się studenci teraz, jeśli słyszą, śmieją, bo jest wielu takich, których upierdliwie nazywam Maćkami, mimo że są Mateuszami, a obecny, jeśli nas słucha, pan Dominik Suska z grupy mojej, którą w tym roku prowadzę, przez długo był wyczytywany jako Dominika. Zajęcia w 21 LO. Skąd to się wzięło? Bo to tak dosyć specyficzna sytuacja, że wykładowca akademicki pracuje albo prowadzi jakiekolwiek zajęcia w liceum. To był dowód świetnego pomysłu na prowadzenie szkoły przez byłego dyrektora, bo wiem, że już w tej chwili nie jest dyrektor, Janusz Bąk, był wtedy dyrektorem 21 liceum. I to był, myślę, że wciąż jest człowiek no, o takich niezliczonych ilości dobrych pomysłów. I on właśnie stawiał na to, żeby dawać swoim uczniom już tak chyba na przyszłość przedsmak tego, co ich spotka. I nie pamiętam ze szczegółami, jak to się stało, że ja trafiłem do tego 21 liceum. Tam zdaje się, że chodziła wnuczka któregoś z pracowników, ktoś tam kogoś poprosił. Nie umiem powiedzieć ze szczegółami, natomiast to było świetne przeżycie, ponieważ uczniowie z tego liceum uchodzą za takich, jednak za osoby bardzo takie no, żądne wiedzy. I nie dało się tam pójść na te zajęcia po prostu tak z marszu i powiedzieć, co to się ma w głowie, bo uczniowie byli jeszcze bardziej głodni. Tak? Trzeba było cały czas coś dodatkowego, coś nowego. To byli ludzie pełni takich ideałów. Dla nich świat był cały czas na 5 z plusem i to też było przyjemne, prawda? Bo nie siedział człowiek ze zgorzkniałymi już takimi ludźmi, którzy mają jakiś tam bagaż i wiedzą, że to wszystko nie jest takie super, jak się wydaje 16-latkowi. Bardzo dobrze te zajęcia wspominam. Trwały, zdaje się, że tylko rok, ale to był bardzo dobry rok. Ja w takim razie z ciekawości muszę zapytać, jak to jest dzisiaj ze studentami, bo dużo się mówi o tym, że studenci właśnie przestają być chłonni wiedzy. I czy rzeczywiście tak jest? Czy może jeszcze w studentach zostało coś takiego jak w tych licealistach, że jednak chcą się czegoś dowiedzieć? Ja mam wciąż dużą wiarę w studentów. Może moja perspektywa nie jest tak duża, że gdybym patrzył 30 lat wstecz, miałbym powiedzieć na 100%. Słyszy się, widzi się, ja też momentami gdzieś odczuwam
jakiś taki tendencję trochę spadkową, gdy chodzi o zaangażowanie. Ale znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ja się sam strasznie angażuję, tak? I studenci, nawet jak czegoś nie wiedzą, to starają się to ukryć, bo jak widzą takiego, prawda, za ADHD skaczącego jak ja na tej, po tej sali, jeszcze na pierwszym roku nie wiedzą dokładnie, co ich spotka, i widzą, że ja się tak angażuję, to oni się też starają angażować. Ja mam o studentach zdanie jak najlepsze. Żyjemy z tych studentów, my nauczyciele akademiccy, więc to jeszcze do tego trzeba wspomnieć, bo wydaje mi się, że nie wszyscy o tym pamiętają, że student to nie jest wróg. Tak? Student to jest mój, no, po prostu człowiek, z którym mam porozmawiać, akurat ja o prawie konstytucyjnym. Teraz ten język hiszpański zapytam. Skąd się wzięła pana pasja i zainteresowanie językiem hiszpańskim? Nie wiem, czy politycznie jest mówić na antenie radia tak całą prawdę, no ale skoro pytanie padło, no to powiem. Pracowałem właśnie wtedy jeszcze w kancelarii prezydenta i kończyła się kadencja Aleksandra Kwaśniewskiego. Następnym prezydentem, jak wiemy, był Lech Kaczyński. Wśród nas pracujących w kancelarii panowało przekonanie, że tak istotna zmiana polityczna, prawda, z prezydenta o poglądach lewicowych na ściśle prawicowego, będzie wiązała się z jakimiś redukcjami zatrudnienia, z tym, że będzie musieli szukać nowego miejsca pracy. I pomyślałem sobie, że jeśli miałoby mnie to spotkać, co zresztą nie wierzyłem do końca, no ale gdyby, no to przynajmniej sobie okraszę to nieszczęście zmiany, wyrzucenia z pracy tym, że zapiszę się na język, bo wtedy kancelaria prezydenta bardzo promowała tą ideę, żeby się zapisywać na język. Chciałem zapisać i ponieważ no, dużo pracuję, więc wchodziły w rachubę tylko soboty, kursy sobotnie, i wiedziałem, że chcę włoski na początku, ale nie było miejsca na włoski, było na hiszpański, no więc poszedłem na hiszpański i zupełnie naprawdę z głupia frando. Wszedłem i to się zaczęło. A potem ta miłość rzeczywiście rosła i tutaj cytowany wcześniej Witek Brodziński ma rację, że to już ten romans trwa dłużej niż półtora roku, ale to jest taki romans, ja szczerze liczę, że on się przerodzi w taką naprawdę długoletnią, wielką miłość. A był pan w Hiszpanii? Byłem, będę za miesiąc, potem cały końcówkę sierpnia, cały wrzesień w Walencji i właśnie takie też mam nastawienie do Hiszpanów jak do języka. Mojemu charakterowi nie odpowiada to, że wszystko jest maniana, tak? Ja muszę mieć natychmiast, bo ja mam ADHD, muszę mieć zrobione za 5:12. Hiszpanie mogą mieć 20 po pierwszej, ale to nie przeszkadza mi. No, ja po prostu ten kraj lubię. Jestem tam i się świetnie czuję. Nawet się przestałem panicznie bać latania samolotem, co mi towarzyszyło do tych lotów do Hiszpanii. Każdy lot samolotem przeżywałem no niewyobrażalnym stresem. Niewyobrażalnym. To myślę, że sobie można, życie sobie można skrócić. Tak się stresujący, jak ja to przeżywałem, a potem jak już wiedziałem, że lecę do tego Madrytu i to jakoś tak zrekompensował mi Madryt strach przed lataniem. Nic nie powiem po hiszpańsku. Ja się cały czas jeszcze waham nad tym hiszpańskim, ale no, skoro już jest drugi wykładowca, który tak bardzo mi go poleca, to może w końcu zacznę jednak. Może się przekonam tutaj w tym radiu do tego języka. Rozumiem, że siesta też panu za bardzo tam nie odpowiada. Pan by w pracy nie mógł mieć takiej siesty. Nie, pracy bym nie mógł. Ja ją szanuję, tę siestę, bo to jest element kultury. Zresztą nigdy nie byłem w Hiszpanii w szczycie lata. Tak? Że wyobrażam sobie, że rzeczywiście między 12 a 2 można w którymś momencie nie wytrzymać ze względu na temperaturę i dlatego się trzeba schować. Natomiast szanuję tę siestę. No to jest element kultury. To tak jakby zapytać Hiszpana, czy ja wiem, co on w Polsce szanuje, byle jakoś, tak? Jak to jest z tą herbatą? Czy rzeczywiście każdy, jeśli chce z panem porozmawiać, dowiedzieć się czegoś, to jest szansa na to, żeby znalazł pan czas? Z herbatą to jest jakiś chyba upływ czasu spowodował, że coś tam się przekłamało komuś, bo po pierwsze herbaty nie lubię, po drugie być może ja byłem ze studentami wtedy, z tymi uczniami z 21 i piłem rzeczywiście herbatę, ale nie pamiętam tego faktu na pewno. Na pewno nie piłem żadnego alkoholu, to bo tego strasznie przestrzegam, żeby lubię się z uczniami i ze studentami bratę, strasznie mi zależy na skracaniu dystansu. To jest element też mojej pracy, żeby tego dystansu nie było, bo nie musi go być. Znaczy, po prostu nas fenomenalnie ułatwia pracę, taki jego brak. Natomiast no, to nie może oznaczać, że będę siedział ze studentami czy z uczniami w knajpie. Co do herbaty, nie pijam herbaty, natomiast czy jest czas, żeby się ze mną spotkać? Nie wiem, to trzeba zapytać inne osoby. Ja też chyba mogę potwierdzić, że nie lubi pan herbaty, bo tutaj przed wejściem do studia pytał się pan, czy będzie kawa. Tak, kawę kocham rzeczywiście. Teraz takie pytanie, już przejdźmy do kwestii, już zostawmy inspektora Stengelta. I zapytamy, dlaczego został pan wykładowcą akademickim? Przyznam, że jadąc tu spodziewałem się tego pytania i nie mam na nie jasnej, jasnej odpowiedzi, ani precyzyjnej, bo nie planowałem. To nie można takiego zawodu wymyśleć, chociaż przyznam, że uczenie mnie zawsze jakoś
fascynowało może trochę. Nie wiem, nie mam jednoznacznej odpowiedzi dlaczego. Być może, że jakaś pośrednia wynika z tego, że mój mózg nie ogarnia w ogóle reguł fizyki. W związku z tym, jak wybierałem po szkole średniej przyszłość, to wiedziałem, że nie mogę wybrać absolutnie żadnego kierunku, na którym w ten czy w inny sposób będzie cokolwiek z fizyki, bo bym po prostu tego w kierunku nigdy nie skończył. I wiedziałem od razu, że będę szedł na studia humanistyczne. No i potem się to chyba wyklarowało, że będzie prawo, bo zresztą dzisiaj jestem bardzo z tego zadowolony, bo prawo, tam, czy ktoś jest sędzią, czy nie jest, czy prokuratorem, to jest jeden temat, natomiast ono daje takie codzienne bezpieczeństwo. W tym sensie, że no nie wiem, dostajecie panowie na przykład 5 listów, o to wygrałeś coś tam, albo no nie wiem, zakład energetyczny przysyła jakąś zmianę umowy, regulaminu, czegoś. I mnie to nie martwi. Czyli ja rozumiem, co czytam, wiem, jak się przed tym bronić, prawda? I to naprawdę daje super komfort w życiu, że można w miarę bezpiecznie, rozumiejąc, co się czyta, uniknąć jakichś niespodzianek nieprzyjemnych. Bardzo sobie cenię ten wybór. Ale dlaczego nauczyciel akademicki? Nie wiem. Ja nawiążę do tego, co pan mówił o znajomości prawa. Mówi się tyle, że nieznajomość prawa szkodzi. Czy każdy Polak powinien znać prawo? Jednak to jest czasochłonne i trzeba na to naprawdę dużo energii poświęcić, żeby poznać to prawo. Czy Polacy oczywiście, powinni... że nie powinien znać, wie pan, bo my prawnicy żyjemy z tego, że naród prawa nie zna, więc im jest ta świadomość prawna większa, tym prawnik będzie szybciej bezrobotny, więc zawsze ze studentami żartuję, że tam jest w doktrynie, w Trybunale Konstytucyjnym formułowana zasada prawidłowej legislacji, czy tam, która no, sprowadza się do tego, że przepisy mają być między innymi oczywiście jasne, zrozumiałe. No, to jest fikcja. Przepisy nie mogą być jasne i zrozumiałe, bo ja bym wtedy nie miał źródła utrzymania. One mają być niejasne i niezrozumiałe. A poważnie mówiąc, nigdy nie osiągniemy stanu, żeby Polacy znali, czy jakikolwiek inny kraj, przepisy i prawo. Mają jakieś minimum pewnie przydatne im do życia, jak będą znali, to już jest dobrze. To nie mam złudzeń, że tak nie będzie. No to teraz przejdźmy do tej konstytucji, do tego prawa konstytucyjnego, którym zajmuje się pan na co dzień. Jak ocenia pan polską konstytucję? Wydaje mi się, że się sprawdza. Ma oczywiście pewne mankamenty, które, choćby jeden z brzegu podać, to jest taka dwugłos władzy wykonawczej prezydenta i premiera. W tragiczny sposób się ostatecznie ten dwugłos zakończył katastrofą smoleńską, ale to jest mankament konstytucji na pewno. Natomiast generalnie ona mieści się w nurcie konstytucji nowoczesnych, współczesnych. Ma szeroki katalog praw i wolności jednostki. To jest to, co w prawie konstytucyjnym jest najważniejsze. Nikogo nie obchodzi, czy prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy, czy 25, ale obywatela czy jednostkę obchodzi to, jakie ma prawa, z jakich wolności może korzystać. Ten katalog mamy szeroki. Konstytucja nie jest bardzo często zmieniana, co też jest jednak jej zaletą, bo gdyby rzeczywiście była jakaś felerna, to zakładam, że tych zmian byłoby znacznie więcej. Oczywiście też jej tryb zmiany nie jest tak prosty, więc to jest też bariera przed politykami, którzy myślą, że przy każdej okazji sobie przegłosują to, co uważają za stosowne. Myślę, że to jest naprawdę konstytucja, z której można być dumnym. Ja byłem właśnie ciekaw o ten tryb zmiany i to w ogóle, jak powinno się zmieniać konstytucję, bo z jednej strony, no, w pewien sposób konstytucja powinna nadążać za czasem i być unowocześniana w jakiś sposób. Z drugiej strony jest jak najbardziej chroniona przed tym, żeby dało się ją w łatwy sposób zmienić. Czy to nie jest w pewnym sensie paradoks? Wydaje mi się, że nie. Oczywiście prawo w ogóle powinno nadążać za zmianami społecznymi, nie tylko konstytucyjne, ale konstytucja ma tę cechę między innymi, że jest aktem bardzo ogólnym i wiele zależy od sposobu jej interpretowania przez prawników. Mamy przecież konstytucję amerykańską, która ma tyle lat, a poprawek wcale nie tak dużo i ona się świetnie sprawdza. I myślę, że nie ma potrzeby za każdym razem zmieniać konstytucję. Według mojej oceny bezpiecznie jest zatrzymać czy utrudnić zmianę konstytucji przed jakimiś nieodpowiedzialnymi politykami. Lepiej niech ona będzie stabilniejsza. Zresztą w świętej pamięci Lech Falandysz mówił kiedyś, że nawet najgorsze prawo mądry prawnik umie wykorzystać, a nawet najlepsze prawo głupi prawnik umie zepsuć. Jeśli jakiś przepis konstytucji wydaje się być dzisiaj już nieprzystający do realiów, to prawnicy mądrzy będą potrafić z takiego przepisu i tak zrobić użytek. Taka zmiana na bieżąco nie jest chyba najlepszym pomysłem. Ja jestem ciekaw w takim razie, jak to jest z Wielką Brytanią. Nie ma tam jednej stałej konstytucji.
Można tak naprawdę zmieniać wszystko aktami prawnymi, typu ustawami, powiedzmy. I jednak nie ma tutaj problemów z tym, żeby politycy w jakiś sposób nadużywali tej władzy. Wie pan, jak pan mnie pyta o Wielką Brytanię, to jedną z moich dużych miłości jest życie polityczne Margaret Thatcher. I ja je znam, śledzę, śledziłem i przy tej okazji się nauczyłem tego, że kultura polityków w Wielkiej Brytanii jest tak gigantycznie inna od tej w Polsce panującej, że tam nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby dla własnych partykularnych interesów tak ad hoc sobie zmieniać regulacje prawne. To raz. A dwa, jednak jest niezwykle silny w brytyjskiej tradycji zwyczaj, na który nikt już ręki nie podniesie. Czyli jeżeli tam się coś dzieje przez wiele lat, to się po prostu ugruntowuje i politycy nie mają potrzeby. Oni po prostu taki zwyczaj szanują. Niedawno koleżanka moja z katedry broniła doktorat, właśnie dotyczył on drogi legislacyjnej w Wielkiej Brytanii. Pamiętam z pracy, że jakaś tam komisja zbierała się, powiedzmy, w sali 5, ale któregoś razu w tej sali 5 był remont i przeniesiono się do sali 7. I od tamtego czasu obrady tej komisji już były zawsze w sali 7. Już nigdy nikomu później w przyszłości do głowy nie przyszło, żeby zmieniać to, co się już wykształciło przez te lata, prawda? U nas by zaraz była dyskusja, czy wracać do tej piątki, a dlaczego, jak ta piątka została wyremontowana, to może tym bardziej właśnie trzeba wrócić, bo wygodniej się tam siedzi. Tam tak, nie. Obywatele wydali pieniądze, więc powinno się tam wrócić. Nie, pan tu zaczepia. Czyli właściwie pokazuje to, że konstytucja nie jest warunkiem, żeby państwo było demokratyczne. Mnożą się też przykłady, gdzie konstytucję mamy, a z demokracją niezbyt wiele wspólnego, takie państwa jak na przykład Białoruś. My żyjemy w części Europy, w której jest zamiłowanie do spisania wszystkiego na papier. Mój przełożony w zakładzie, w którym pracuję, podaje zawsze na wykładzie taki przykład, że jest, ta miłość do spisania jest tak wielka, że powinniśmy napisać ustawę. Zresztą bardzo lubię ten przykład, ja już go zresztą zaanektowałem i przepraszam cię, drogi Krzysztofie, nie podaję, że to jest twój przykład, to traktuję go jako swój własny. Natomiast cóż mówi profesor Skotnicki? Mówi, że napiszmy ustawę, że w Polsce jest dobrze. Artykuł pierwszy będzie brzmiał, w Polsce jest dobrze. Artykuł drugi, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, prawda? I ustawa wejdzie w życie i w Polsce się będzie dobrze. Taka jest miłość do spisywania wszystkiego na papier. Więc może z tego się bierze ta wiara, że jak zapiszemy w Konstytucji, że jesteśmy krajem demokratycznym, to jesteśmy krajem demokratycznym. Ja mam oczywiście z pracy, widzę rozbieżność między tym, co jest zapisane, a tym, jak jest, ale to nie jest rozbieżność, która jest dyskwalifikująca. Sama konstytucja oczywiście nie jest, ona ani nie spowoduje, że system będzie demokratyczny, ani nie zadziała w drugą stronę. Natomiast jeżeli kultura prawna będzie wystarczająco duża, to konstytucja może być bardzo pomocna, żeby system demokratyczny istniał. Mamy kilka pytań związanych z zapisami. Czy takie zapisy powinny znaleźć się w konstytucji lub w ustawach, czy nie? I co pan o tym sądzi? I pierwsze z tej serii pytań to pytanie o parytet. Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy powinien być parytet ustawowy w Polsce? Zależy w czym, to tak na pierwszy rzut tak bym powiedział, bo kryterium płci, żeby było wprowadzone, to ono musi być dla danej materii istotne. Trochę się pomądruję tutaj, ale ostatnio jakiś taki gdzieś przykład widziałem, że należy wprowadzić kryterium płci w organach spółek, tam akcyjnych czy jakichś innych, bo tam wiadomo, że w zarządach do prezesi to zawsze to mężczyźni, prawda, i kobiety są tu poszkodowane, więc róbmy parytet, niech to będzie kobieta, tam trzy osoby w zarządzie kobiety, to kobiety, a trzy to mężczyźni. No i to jest właśnie przykład, że to jest kryterium nierelewantne, bo ja rozumiem, gdyby w zarządzie było trzech ekonomistów i trzech prawników, tak, to ma znaczenie dla funkcjonowania. Dlaczego mamy usztywniać i wprowadzić trzech mężczyzn, albo usztywnić i wprowadzić trzy kobiety? Ja bym nie wpisywał tego do konstytucji. Mówi się bardzo dużo o tym, że u nas Polacy nie biorą udziału w wyborach, więc czy w Konstytucji powinien znaleźć się zapis o obowiązkowym udziale w wyborach, jak jest to w niektórych państwach? Na przykład w Belgii. Nie. Też jestem przeciwny temu wpisywaniu obowiązku. U nas frekwencja była niska, jest niska i należy przypuszczać, że będzie jeszcze niższa, ale to przepis Konstytucji co do obowiązku być może spowodowałby tyle, że posłusznie obywatele poszliby uczestniczyć w tych wyborach, ale ja od razu bym na złość skreślał głos nieważny, prawda? Że jeżeli bym został przymuszony, to bym zaraz odpowiadał na to przymuszenie. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. A powinniśmy się martwić właśnie tą spadającą frekwencją? No nie jest to zjawisko pożądane. Oczywiście, że jest niepokojące. W ogóle udział obywateli w sprawowaniu, w życiu publicznym jest w Polsce niewielki. A do tego jeszcze jest podsycany przez takie jakieś prymitywne powody
czy przyczyny, żeby tych ludzi, żeby obywateli uwikłać w życie polityczne. To się nie toczy debata w naszym kraju. U nas nie ma debaty. U nas jest szczucie jednych na drugich, zbudowanie takiego miasteczka albo innego. Dziennikarze, przepraszam, jeśli panowie się czujecie wywołani do tablicy, ale proszę zobaczyć, jak wyglądają programy publicystyczne. Zaprasza się pana z partii X i panią z partii Y i pan z partii X zabiera pierwszy głos i mówi, a partia Y to jest do śmieci. I prosi się o zabranie głosu osobę z tej partii Y, która jest do śmieci, która oczywiście zaraz powie, że to właśnie ta partia X jest do śmieci. Czy w Polsce powinien być Senat? Czy jest potrzebny? Pytanie od dobrych 15 lat albo 20 funkcjonujące. I właśnie czekam na tą odpowiedź. Taką. Ode mnie, czy Senat jest potrzebny. Znam argumenty na tak i na nie. Osobiście, gdybym miał podjąć decyzję, gdyby ktoś ode mnie, bo ona zależała, to ja uważam, że powinien zostać ten Senat. Odgrywa dziś wcale niemałą rolę, czy w procesie ustawodawczym, czy we współpracy w sprawach europejskich z rządem. Natomiast można mu, temu Senatowi dodać dodatkowych jeszcze kompetencji. Teraz na przykład taka się kształtuje, bardzo, bardzo pożyteczna. Senat od jakiegoś już czasu zaczął wykonywać wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Bo powstało takie zjawisko niewykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdzał, że jakaś tam ustawa narusza prawa określonej grupy i to jest niezgodne z Konstytucją. I to oczywiście po wyroku trzeba, sam wyrok jest dopiero jakby czubkiem góry lodowej. Cały proces dopiero musi nastąpić później. I politycy się niespecjalnie garnęli do tego, czy władza ustawodawcza się niespecjalnie do tego garnęła, albo na przykład robiła tak, że poprawiała, ale to była taka quasi poprawa, bo de facto uchwalono ten przepis w takiej treści, jakiej był zakwestionowany. Teraz Senat zaczął monitorować ten proces, ma inicjatywę, żeby i podejmuje takie inicjatywy, wykonuje te orzeczenia. Nie. To takie zlikwidować Senat to jest takie nośne, tak? To tak jakby, no, to zaraz mnie możecie panowie zapytać, czy powinna być aborcja, czy nie powinna, tak? Czy pary homoseksualne powinny mieć prawa, czy nie? No, to jest właśnie takie wrzucić do telewizora, żeby sobie dziennikarze porozmawiali, czy Senat być, czy nie być. Mamy jeszcze jedno takie pytanie, które można wrzucić do telewizora. Czy partie powinny być finansowane z budżetu państwa, czy nie? Tak, moim zdaniem tak, ale nie tylko z budżetu państwa i to finansowanie z budżetu powinno być zrobione tak, jak jest na przykład w Niemczech, powinno być powiązane z za każdy głos uzyskany na daną partię płynęła jakaś określona pula pieniędzy za to. Jeżeli jest partia popularniejsza, to znaczy, że ludzie tę partię w ten czy w inny sposób szanują i ją można finansować, więc takie widzę wyjście. Finansowanie z budżetu tak, ale uzależnione nieco od pozycji danej partii w społeczeństwie. Chcielibyśmy poprosić pana o pytanie dla studentów, na które mogliby odpowiedzieć, żeby zdobyć nagrodę. Ale nie będzie ono ściśle związane z naszą konstytucją, choć będzie związane z prawem konstytucyjnym. Ale coś łatwego. Łatwego? No to nie jest łatwe, bo tak to nam nikt nie odpowie. Ale to może właśnie ciekawsze, jak trudniejsze. Niech studenci. Proszę wierzyć studentów, na pewno będzie to pytanie dla nich łatwe. Ja bym chciał zapytać studentów, zastrzegam cały czas, że to nie jest ściśle prawo konstytucyjne polskie. Kim oprócz prawnika była z wykształcenia Margaret Thatcher? Czekamy na odpowiedzi na vip@unilos.pl. Piszcie do nas, już teraz możecie zacząć pisać, pierwsze osoby dostaną nagrodę. Skończmy teraz już z prawem konstytucyjnym. Mam takie pytanko, dowiedzieliśmy się, że mieszka pan między Łodzią a Warszawą. Tak. Jak panu idzie, jak panu mija droga między pracą a domem i tak w kontekście zbliżających się mistrzostw Europy, czy ta droga jest taka łatwa i czy naprawdę kibice będą mogli się przemieszczać między tymi dwoma miastami? No, dzisiejsze informacje wskazują, że nie. Muszę powiedzieć, że mnie wyprowadza z równowagi słuchanie o tym, jak to te budowa autostrad w tym kraju nie wychodzi i wszyscy siedzą i malkontentują, a dlaczego tak? To nie lubię takiego biadolenia. No, jest jak jest. Natomiast jak spędzam drogę? Jeśli jadę do Warszawy, to jadę pociągiem, więc w nim pracuję. Wracając, co nie, jak nie trudno się domyślić, też w nim pracuję. Gdy jadę do Łodzi i jadę pociągiem, no to w pociągu pracuję, natomiast jak jadę samochodem i tu przepraszam cię, żono, mamo i wszystkich innych, którym mój los jest ważny, uczę się słówek hiszpańskiego w samochodzie. Opanowałem już taktykę patrzenia na drogę i uczenia się słówek. Wprawdzie jadę wsiami, takimi gdzieś tam, nigdy główną drogą. Tam mogę sobie pozwolić na komfort mniejszej koncentracji. I dużo może się pan nauczyć podczas drogi? Dzisiaj jadąc do panów zrobiłem 10 stron na 4. Czyli będzie pan wracał, to również będzie 10 stron? Może z 6, bo będzie już ciemno. Aha. Ale to dużo, to naprawdę błyskawicznie. A co pan z dzisiaj pamięta jeszcze? Z tych słówek? Tak.
Że mam podać jakiś przykład? Tak. Jednego słówka. Ojej, no nie wiem. Konkurs literacki to certamen. O, proszę. Takie słówko, które... Czyli mamy dowód. Mamy dowód, że pan się uczy. No to zapytamy o hobby. Takie pozanaukowe. Nudny jestem, ale praca. Bo wyłączam z hobby rodziny. Ona mi się nie mieści, nie da się zakwalifikować jako hobby. Jest absolutnie najważniejsza w moim życiu, ale i ta bliższa, i ta dalsza też rodzina. Natomiast hobby, no, lubię grać na kurniku w skrable. Były noce, które spędziłem całe tam, nie wiem, 10 godzin układając literki. Bardzo lubię życie polityczne pani Thatcher, o czym mówiłem. No i pracę. Przepraszam, jak rozczarowałem, ale... Wygrywał pan w skrable? Czy wygrywałem? Czy wygrywa pan nadal, bo myślę, że... Tak, tak. Tam jest jakiś ranking i mam w tej chwili 2300 punktów. To na 2500 możliwych. To ja na skrable już nie wchodzę. To będziemy szukać w takim razie. Kończymy niestety już naszą rozmowę. Chyba, że masz jeszcze jakieś pytania. Ostatnie, jak zwykle, czyli utwór muzyczny, który poleciłby pan studentom. Bardzo mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Polecam muzykę, którą komponował Seweryn Krajewski, a słowa pisała Agnieszka Osiecka. Bardzo lubię piosenkę Uciekaj moje serce, ale no nie wiem, czy w szczycie sesji puszczanie studentom takiej poważnej piosenki będzie najlepszym pomysłem. Czyli ostatni dzień juwenaliów Uniwersytetu Łódzkiego, także... Może taka piosenka. Na wyciszenie trochę. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był dzisiaj pan dr Jarosław Sułkowski z Wydziału Prawa i Administracji. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo. Nie doczekaliśmy się żadnego komentarza, ani nie udało się nam dokuczyć troszeczkę. Ale dlaczego już miałbym? Nie. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. My się z wami już żegnamy. Zachęcamy was, żebyście wchodzili na naszą stronę radioululunilot.pl/VIP. Powtórzę, radioululunilot.pl/VIP. VIP jak Wojtasiek i Piwowarski, czyli przez W, nie przez V. Dzięki tej stronie możecie pisać do nas maile, możecie zapisywać się do newslettera. Znajdziecie tam wszystkie zapowiedzi, rozmowy. Za 2 tygodnie pojawi się rozmowa z doktorem Jarosławem Sułkowskim. Jeśli byście chcieli posłuchać jej jeszcze raz. A teraz się z wami żegnamy, mówimy wam dobranoc i do usłyszenia za tydzień. Łukasz Piwowarski i Adrian Wojtasik.